godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. I zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Dzisiejszego dnia to przekonanie jest, że pod rządami komunistycznymi będziemy mieli bardzo, i nawet pewny byłem, będziemy mieli duże kłopoty i będziemy po prostu nawet i szykanowani. Obawiałem się tego bardzo. Zresztą to się sprawdziło. Troszeczkę, bo na początku to nie było wszystko bardzo dobrze. Owszem, jak taka broń była wykryta czy coś, no to traktowali, wtedy był jeszcze stan wojenny, to mogło być niebezpiecznie, tak. Ale pod innym względem, no to się, wtedy jedna rzecz, która muszę się uczyć, za wszelką cenę muszę się uczyć. To było pierwsze. Już potem, jak zaczęły się już te pierwsze takie zwiastuny, że się u nas coś może zmienić i będzie potrzeba znów jakąś organizację podziemną robić, to ja już do tego to się już nie paliłem, bo byłem pewny, że tą drogą daleko nie zajedziemy, że mowy nie ma, żebyśmy, jak będzie wojna, to owszem, ale ja w wojnę wtedy nie wierzyłem. Nie wierzyłem, bo co Amerykanie będą się za nas bić, albo inni za nas, a po co? Będą sobie handlowali spokojnie, a nas zostawią w spokoju. I tak było, rzeczywiście tak było. A jak wyglądał pierwsze dni powojenne tutaj, jak przejęli władzę Sowieci, żołnierze w Brudzeniu? Nie, tu się w ogóle nikt się tu nie czuło. Tu była tylko jedna taka historia i to od razu, bo jak oni wkroczyli w styczniu, to tutaj ta afera, o której w tej chwili chcę powiedzieć, to była w maju. A po prostu to było w ten sposób, że tu na terenie buszował maruder rosyjski. Rabował, napadał, gwałcił i miał kompanów tu sobie takich dobrał, to chyba nawet miejscowych, i rabowali tutaj. I to nie była tutaj nie mogli sobie dać rady. Milicja to nie była żadna milicja, bo to wzięli chłopów, takich paru spod dwora, którzy się trochę z bronią ze mną mieli obchodzić, i oni się w ogóle nie pojawiali, bo oni się tej bandy się bali. I dopiero nie wiem, w każdym razie zainteresowała się tym żandarmeria rosyjska. I pewnego razu przyjechali, cała grupa przyjechała i zderzyli się właśnie z tymi maruderami, to znaczy z tymi Rosjanami, z tymi maruderami. I tutaj na koło gminy była patyczka. Zdrowi się tam postrzelali zresztą. Między innymi i tego ich rosyjskiego szefa te zastrzelili. I oni potem leżeli w Płocku.
tam było, jest plac przy tym Floriańskiej, naprzeciw starostwa, jak on się nazywa ten plac? Naprzeciw starostwa, ogród. Park. Park? No naprzeciw starostwa, w Polsku. Po Obrońskiego. W placu obrońców Warszawy. Tak, tam starostwa, potem urząd wojewódzki. I tam, tych żołnierzy rosyjskich pochowali tam. Oni leżeli, mieli te swoje te piramidki takie, gdzie tego. A napis był, że tu leżą żołnierze Armii Czerwonej zabici przez jak oni to ujęli, faszystów polskich, coś od tego rodzaju. Tak. Aha, czyli dopisali do tego ideologię. Tak. To w majątku Srebrna, ja tam często zajeżdżałem, bośmy się tam rodzina, jakiś czas mojego szwagra pracowała, i tam często zaglądałem do tej rodziny. I to już już się zaczęła, już po okupacji, już armia, już Polacy byli. Ja wtedy do gimnazjum zacząłem chodzić. I jak wracałem, na rowerze jeździłem i do Płocka z Janoszyc i codziennie. I tam często do Srebrnej zaglądałem. I któregoś razu, też przyjeżdżam wieczorem, właśnie po południu, i zaglądam właśnie do tam taka... domek był, w którym Gorzelany miał swoje, a właściwie administrator, przepraszam, pan Biały, taki ładny, ładny domek miał. Tam zajeżdżam i wchodzę do jadalni, a tam stół zastawiony trunkami, siedzi dwóch Rosjan, czy nie, trzech Rosjan. Między innymi jest starszy lejtnant, pamiętam. Woda się leje, to znaczy tych trzech Rosjan jest administrator Polak, ten właśnie właściciel tego. Jeszcze jest ten Gorzelany. No i właśnie Tych dwóch czy trzech Rosjan, tak jest. Już teraz zacząłem tak trochę pamięć zawodzi. W każdym razie piją, a co mnie zaniepokoiło, jedna rzecz, że z drugiej strony domu, jak chodziłem nie od frontowych, tylko od kuchni, to tam zabity jakiś leży człowiek. Ale jeszcze nie wiem, co. Wchodzę do środka, tam właśnie widzę taki obrus zasłany obrusem, zalany, pełno trunków stoi. I właśnie jest ten starszy lejtnant Rosjanin i dwóch żołnierzy rosyjskich. I jest administrator Gorzelany. Ja wszedłem tam tak zupełnie ogłupiały. Ten Rosjanin od razu, a wy odkud tego, to mówię, ci przedstawiają, że to jest ten. A no to przysiadajcie się. O tutaj jedźcie tym, co jest. Wódkę macie, tu pijcie. No i prowadzi sobie dyskurs tam.
wiecie, tam tego pytam, kto tam jest zastrzelony. A mówi, tutaj są tacy, co to w organizacji Doda były, co, powracający z niewoli, z tych obozów ludzi i Polaków, ale było dużo i Francuzów, którzy to wtedy przemarsz to narodu był, tak. Oni wracali po prostu. I często trafiają się właśnie, jak tu się trafiło, z oddziałów Toda, które to byli wzięci przecież, to mogli być dobrze Francuzi, mogli być inni z tych, którzy wtedy Niemcy zatrudniali tego. I ci ich egzekucje od razu, dwa pytania, trzy, aby odkuda, aby gdzie, no to i tak dalej, aby faszyści, a wy jesteście w armii niemieckiej, jesteście, bo to nie, bo mieli te mundury niemieckie i rozstrzeliwali od razu na miejscu. I tam już leżał ten jeden, bo potem się okazało, jeszcze jeden przybył i jeszcze jeden przybył. No i trafił się też taki przywlekli, który był Francuzem, też z organizacji Toda. Ja francuski nie uczyłem się francuskiego, więc zacząłem, rozumiałem, co on mówi. A ci Niemcy od razu, że ty jesteś faszysta, ty jesteś Francuzem. Tak, tak, tak. Widzę, tamten mówi, że on jego wcielili do wojska, bo on w ogóle w armii nie służył. On jest muzykiem. No i ja widzę, że jest tu już nie przelewki, więc ja temu oficerowi rosyjskiemu tłumaczę, że on jest Francuzem, że on jest muzykiem, a nie tego. A na czym on to gra? A na skrzypcach gra. Bo tam jeden był przy tym stole i siedział taki zarządca wiejski tam ze wsi tej. I ten Rosjanin mówi, przynieście jakie skrzypce, nie ma zagra w takim razie. No i polecieli po te skrzypce, tam wzięli od któryś tam tego pracownika, no i przynieśli te skrzypce. I ten Francuz wziął te skrzypce i zaczął grać. To ja do dzisiejszego dnia słyszałem, to wirtuoz był. No. Jak cudnie grał na tych, że ten Rosjanin zgłupiał. Od razu mu nalał sztakan jednego, drugiego, ten Rosjanin, ale dalej mówi, że on go wszystko jedno załatwi. Ja do tego Francuza, bo on powiada, że przyłącz się do nas, będzie ci dobrze, będziesz na skrzypcach grał, będzie z nami wszędzie jeździć, a ten powiada, nie, ja nie chcę, to ja chcę wracać do no a ten mi to my ciebie tutaj załatwimy tego. Więc ja zaczynam temu Francuzowi tłumaczyć, żeby nie udawał heroja, tylko no, ten zrozumiał. No już wszystko było dobrze. No i chyba go zabrali z sobą, tak, jak pojechali. Już nie pamiętam tego. Ale w każdym razie można powiedzieć, że w jaki sposób życie pan mu uratował? Bo pozostałych rozstrzelali, tych, których przyprowadzili, tak? Tak. I od razu tutaj przy drzwiach, tak? Jeden tam leciał, jak ja sam, a dwóch jeszcze załatwili, tak. Należy tutaj wspomnieć, że 45 rok dla okolicznych żołnierzy AK zaczął się między innymi wchodzeniem w struktury UB. Pierwszym komendantem UB był pan Różański, który był w Armii Krajowej i miał, wujek nie pamiętał pseudonimu. Co? Różańskiego pseudonimu wujek nie pamięta. Janusz. Janusz, pseudonim Janusz.
Pan Milecki, syn byłego wójta, został wójtem. Pan Przybylski z wujem Wiktorem i Nastykiem tutaj zbierali okoliczną broń, gdzie główny arsenał znajdował się u pana Przybylskiego. Ta broń była czyszczona i przez Nastyka, żołnierza AK, wysyłana do innych ludzi. Wcześniej, jak było powiedziane, no, generał Okulicki Armii Krajowej, jak zaczął rozwiązywać Armię Krajową, nakazał zbieranie broni na dalszą historię, bo która nie wiadomo, jak miała mieć potem przyszłość. Prawda? A może panowie opowiecie tą historię Różańskiego, który został aresztowany, jak to wszystko wyglądało? Różański został aresztowany zaraz w 1945 roku i Milecki. Z tej grupy, powiedzmy, tych osób, które wymieniliśmy wcześniej. Mileckiemu od razu w areszcie w Grudzeniu udało się uciec z miejsca przez okno i wyemigrował do Nowej Zelandii. Stamtąd zresztą kontaktował się później tutaj z miejscowymi. Różański został wywieziony do UB, do Płocka. Tam był torturowany. Udało mu się uciec, później też wyemigrował na zachód, gdzie potem walczył w wojnie w Korei. W Korei dostał czerwoną gwiazdę, dobrze? Purpurowe serce. Purpurowe serce. I potem, wujek Wiktor wyjechał na studia do Wrocławia. W tym okresie UB już zamknęło pana Przybylskiego i wydało na nim wyrok śmierci, go zabili. Wyciągnęli tą broń. Wujek Wiktor dostał w liście od swojej mamy taką zakamuflowaną informację, że Przybylskiego UB zamknęło. I broń znaleźli. I znaleźli broń. No, sytuacja była w tym okresie bardzo napięta, jednak Przybylski nikogo nie sypnął. I ta historia tej broni wykopanej, to jest właśnie historia poniekąd tych tutaj ludzi z tym związanych. Jedna tragiczna, druga skończyła się dobrze, ale dla tych wszystkich osób dzisiaj wspólnie wyciągnęliśmy tą broń z tego dołu, jakby zakończyliśmy tą historię. Ten trudny odcinek życia człowieka, wuja Wiktora i tą historię, która ta broń ze sobą niosła. Kaperzy natrafili na arsenał broni z czasów II wojny światowej. Zakopał go Wiktor Kaźmierowicz, który ma dziś 91 lat. Wykopane karabiny i granat prawdopodobnie trafią teraz do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O tym nietypowym znalezisku koło Płocka opowie państwu Anna Krawczyk-Szot. 8 granatów, 3 karabiny maszynowe, 11 magazynków i prawie 1000 sztuk amunicji. To wszystko udało się odnaleźć we wskazanym przez 91-latka miejscu w pobliżu jego domu. Trzeba było to broń po prostu odkopać. No i zdecydowałem się tu przyjechać, znaleźć to miejsce, boż trudno mi było nawet tego, dopiero mi tutaj rodzina pomogła wykrywać tej dymnej iśmy, bo to tak bardzo trudno, wiedziało się w którym miejscu, dziobało się, a nie można było trafić z tego. No i w ten sposób odbezpieczyliśmy to wszystko i jest jak jest. Wiktor Kaźmierczak broń znalazł, zebrał i schował tuż po wojnie. W styczniu 1945 roku tu w okolicach Brudzenia przechodził front. Doszło do jednej z potyczek, po której zostało bardzo dużo broni, zarówno rosyjskiej, jak i niemieckiej.
Tutaj stał młyn duży, drewniany, wodny, w którym ukrywało się wielu lakowców. Ze względu na swoje położenie było to dobre miejsce do ewakuacji. Również przy młynie znajdowało się dużo pożywienia ze względu na swoją działalność, więc ci ludzie po prostu mogli tutaj spokojnie przetrwać. Tu ukrywał się Ludwik Kamiński, pseudonim Wyrwa, szef kontrwywiadu AK na cały teren płocko-sierpecki. Wuj Wiktor, syn właściciela, należał do AK, miał pseudonim Okoń i był łącznikiem między Kamińskim, a tutaj okolicznymi oddziałami AK. Rodzina ma nadzieję, że znalezioną broń uda się przekazać do któregoś z pobliskich muzeów, tak by świadczyło o historii tego miejsca. Dla magazynu Polska... ...wydobywać z ziemi arsenału broni z czasów II wojny światowej. Zakopał ją Wiktor Kazimierowicz, który ma dziś 91 lat. Wykopane karabiny i granat prawdopodobnie trafią teraz do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. O tym nietypowym znalezisku w Brudzeniu Dużym Anna Krawczyk-Szot. W pobliżu domu 91-latka udało się odnaleźć saperom 8 sztuk granatów, 3 karabiny maszynowe, 11 magazynków, a także 2 skrzynie amunicji, a więc prawie 1000 sztuk. To wszystko w miejscu wskazanym wcześniej przez pana Kaźmierczaka, do którego dotarli i które wskazali jego bliscy. Trzeba było to broń po prostu odkopać. No i zdecydowałem się tu przyjechać, znaleźć to miejsce, boż trudno mi było nawet tego, dopiero mi tutaj rodzina pomogła wykrywać tej mleiśmy, bo to tak bardzo trudno, wiedziało się w którym miejscu, dziobało się, a nie można było trafić z tego. Ta broń została ukryta przez pana Wiktora Kaźmierczaka tuż po wojnie. W styczniu 1945 roku przechodził przez te okolice front. W okolicach Brudzenia doszło do jednej z potyczek, po której zostało bardzo dużo broni, między innymi niemieckiej i radzieckiej. Tutaj stał młyn duży, drewniany, wodny, w którym ukrywało się wielu lakowców. Ze względu na swoje położenie było to dobre miejsce do ewakuacji. Również przy młynie znajdowało się dużo pożywienia ze względu na swoją działalność, więc ci ludzie po prostu mogli tutaj spokojnie przetrwać. Tu ukrywał się Ludwik Kamiński, pseudonim Wyrwa, szef kontrwywiadu AK na cały teren płocko-sierpecki. Wuj Wiktor, syn właściciela, należał do AK, miał pseudonim Okoń i był łącznikiem między Kamińskim, a tutaj okolicznymi oddziałami AK. W tej okolicy takich miejsc, w których została ukryta broń, może być znacznie więcej. Niestety na razie nikt nie zdecydował się na wskazanie takiego miejsca, a jak podkreślają saperzy, ta broń, przede wszystkim granaty, wciąż może być niebezpieczna, wciąż może stanowić zagrożenie.